Także znowu kopiemy i co? Jak na razie sam złomik wychodzi niemalże na wierzchu. Fajne poletko w lesie. Dobra, ciekawe dalej. Do następnego sygnału. Następny złomik. Jakaś obejma czy coś. Dobra. Kopiemy dalej. No i jest śledzik. W takim dołeczku. Dobra. Kopiemy dalej. Jest łańcuszek. Widać krówka się pasła na polu. Dobra. Taki dołek. Kopiemy dalej. No i trochę na uboczu od pola. Element garnca. Złota nie było. Ale jest garniec. Widać na nim chyba 69 SQ. Czy jakoś tak. No ciekawe. Dobra. Kopiemy dalej. Mamy kolejny złomik. No tym razem dość głęboko. Dobra. Kopiemy dalej. No i następny sygnał. Taki kluczopodobne coś, jak nasadka. Taki otwór. Dobra. Jesteśmy niemalże na tym samym polu. Tam jest tamto pole, a tu jest drugie. Przyszliśmy na drugie. Dobra, kopiemy dalej. No i następny sygnał. Taki jaki. Trzpień, stworzeń. Taki dołek. Dobra, kopiemy dalej. I tutaj kolejny cosiek. Nie wiem, czy to jest jakaś nakrętka kwadratowa, czy coś. Ale no coś wychodzi. Dość głęboko było. Dobra. Szukamy dalej. I nic nie wpadło ciekawego. Sam złom. Nie pokazywałem wszystkiego, bo to monotonne. Nie taka przyroda. Dobra. Do zobaczenia na następnym wypadzie. No i jesteśmy. Kolejny dzień, inne miejsce. Kopiemy śmietnik. Jest parę fajnych rzeczy. Między innymi melaszka pruska, porcelana. Tutaj równicja, łuski. Takie cuda. Kopiemy, szukamy. Dobra. To zobaczymy przy lepszym sygnale. I mamy koreczek. No niestety ledwo co widać napisy, ale jest ciekawie. Dobra, kopiemy dalej. Sygnalik, taka jakaś klameleczka, jakiś materiał jest przy niej. Jest ciekawie, jest ciekawie. Dobra, kopiemy dalej. Mamy to, jest pierwsza klamerka. Bardziej tak o. No niestety jeszcze się rozpadało. Ale co tam kopiemy? A, jest pierwsza klamerka. Zaraz ją wyczyszczę. I klamerka wyczyszczona. Ładna korona pruska. No z tej strony słabo. Ale jest. Się wyczyści do końca i będzie ładna. Dobra. Kopiemy dalej. I taka oto bateryjka. Będzie zachowana. No i długo tak robimy podsumowanie. O kurczę, od buta.
kucia są, a butów nie ma. Kopię dalej. Też wychodzą. Ale wychodzą w takiej ilości, że nawet się nie chce każdej nagrywać. Podsumowanie ich zrobię na koniec. Zobaczycie, ile tego tu jest. W końcu można się pochwalić. Mamy 5 łuseczek na łódce. Fajny stan. Super. Dobra, kopiemy dalej. Ten sygnał jest koreczek. O, ładnie widać. I w dodatku dział pojący zamknięcie. Cyk. Cyk. Fajnie, fajnie. Dobra. Kopiemy dalej. Mamy połowa blachy pośmiertnej. Chyba będzie czysta. A, jest fajnie. Są fanty, lecą. Dobra, kopiemy dalej. No i następny sygnał. Tak, oto. Hak. Taki oto hak mundurowy. Czy od pasa. Dobra. Kopiemy dalej. Puszka, a w puszce łuska. Puszka, a już pusta. Dobra. Kopiemy dalej. I chwilę później kolejne łuski i łódka amunicyjna. Pieruny tu tylko. Dobra. Wysunął buteleczka. Pusta, ale jest. Dobra, kopię dalej. A odmiany. Kamionkowa buteleczka. O, no, trochę dół jest. Dobra, kopiemy dalej. I rysuje się nam następna butelka. Teraz duża. Się o tym odkopię. No i jest butla. Tutaj spód. Tak. Dobra, kopiemy dalej. Już w domu robimy podsumowanie. Mamy taką klamrę, łyżeczki, koralik od sztyfet, granat, tutaj taki dziwny nabój, cała łódka z łuskami, hak mundurowy, buteleczki, ostrze od bagnetu, obłączek od Mausera, ostroga, porcelanka, blacha, dwie skrzydła od granatów trzonkowych, jedna ćwiczenna, druga zwykła. Korki. Elementy pochwy od bagnetu. Kolejna klamra. Nakrętka od trzonku, od granatu. Kolejne korki. Patelki. I benaszka, a w benaszce to łusek. Dobra. Do zobaczenia na następnych wykopkach.